siostra Beata cierpiała za innych, nie tylko za mnicha i jego czyn zły. Także za tych, którzy nie potrafią dokonać ekspiacji, tak Anastazja Wielebna Agnes tłumaczy znaczenie przemienia Beaty. Dusze mocne biorą na siebie to, co złamałoby te słabsze na świecie. Niepojmujące wagi przestępstw swych. Jeszcze! Agnes Wielebnej przedstawia rozterkę. Czy to sprawiedliwe, że cudze brzemię ktoś inny za kogoś ma nieść? Gdy często przecież złym dobrze się wiedzie, lecz w innych wcieleniach i oni też za kogoś brzemię ciężkie będą. Agnes pyta, czy Anastazja jej mówi, że jest reinkarnacja. Na to Wielebna jej odpowiada, że Mesjasz temu nie zaprzecza. Na biblijnych kartach Castrum Dolores twierdza boleści, ewolucja, konieczność życiu doczesnym, wsparcie dla słabszych, już silniejszych, w źródłach odrodzeń zmywane grzechy. Twierdza boleści w życiu doczesnym, już silniejszych, zmywane